Witam wszystkich ponownie, tutaj Snow. W poprzednim odcinku udało nam się uruchomić w końcu windę, której uruchomienie zlecił nam ten psychopatyczny agent FBI, który zastrzelił swojego człowieka. O, właśnie tutaj. Ciało zniknęło, agent też. No dobra. Czyli co, my mamy teraz sobie zjechać tą windą? No, winda. Nie wygląda na zbyt stabilną i wytrzymałą. Gdzie jest jakiś guzik? A ja może chciałem jechać na pierwsze piętro. Chyba, że byliśmy na pierwszym piętrze. Sterowanie, chciałbym odzyskać. No. Dobra, jedziemy. Na wszelki wypadek schowam się tutaj. Otwarte drzwi. Jak zapas amunicji wygląda? Dobra. Dobra, zamkniemy te drzwi. Przeszukamy na razie tą część po magazynu. Jest tu jakieś przejście? Nie. No proszę, Jack. Potrafisz chodzić po poręczy, a zwykłego ogrodzenia nie potrafisz przeskoczyć. Dobra, tu nic nie ma. Hop, hop. Fuck. Dobra, tutaj na widocznie nic nie ma. Tak więc idziemy skopać parę ryboludzkich tyłków. O, fuck. Zapraszam. Dobra, padłeś. Jack, szybko. Dziękuję, że spudłowałeś. O Boże, i znowu rozległe tereny. Dobra, albo do góry, albo tutaj. Na razie chodźmy tutaj. Tutaj się... nie. Halo? Ale ja tam chcę, tam się produkuje złoto. Czyli może nie produkuje. Processing. Nie, może jakieś procesy bazujące na uszlachetnianiu. Dobra, przygotuj rewolwer. Mam nadzieję, że nikt z tyłu nie będzie na nas nacierał. Zamknąłeś drzwi? Nie, nie zamknąłeś, bo po co? Dobra, strzelam na oślep. Cały magazynek wywaliłem. Dobra, padł. Ale jeszcze słyszę, że... Dobra, jak bardzo cię uszkodzili? A, dobra, musisz przeżyć chwilkę. O właśnie, wie. Udław się własną krwią. Dobra, na szczęście z tyłu nikt
nas nie próbował zaskoczyć. Kuku. Dobra, tym się będziemy bawić. O Boże, jaka plątanina korytarzy. Cieszy mnie to bardzo. Dobra, schowaj się tutaj. Zabandażujesz się. Ho, ho, ho. O, bierzemy, bierzemy. Okej, tu mamy jakieś otwarte drzwi. Znowu amunicja. A, to jeszcze trzeba iść sprawdzić drugie skrzydło. Jakieś odpadki. Dobra, stamtąd przyszliśmy. Aha, no dobra. Dzień dobry panią. Szkoda, że w tej grze nie można... O, apteczka. Prawie bym przegapił. Szkoda, że w tej grze nie można biegać. Pomogłoby to w takich momentach. Jak rozumiem, że to jest roztopione złoto. Okej, tutaj jest droga na dół. A czy coś jeszcze tutaj? Aha, kolejna droga na dół. A, już wiemy, dlaczego nie mogliśmy się dostać. Wystarczyłoby przesunąć beczki, Jack. I kolejna droga na dół. Te drogi się łączą. Dobra, muszę iść wszystko posprawdzać. I bardzo dobrze, że to zrobiłem. I oczywiście znowu zapomniałem pilnować czasu. A czy tam coś jest ciekawego? Albo nie, dobra, zanim tutaj pójdziemy, sprawdzę jeszcze tą drugą stronę. Zamknij te drzwi. Dziękuję ci. Wyciągniemy rewolwer. Taka broń jest skuteczniejsza w takich... Dobra, powrót. W takich pomieszczeniach. Bo rozsiewanie gradu kul po prostu mija się tutaj z celem. Au! Głupie biurko. Zamknij drzwi. Nic tu nie ma. Halo, 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 halo. Jack, I'm up here. Do something for Christ's sake. A tu się podziałeś. As for you, Mr. Walters, we've just about had enough of your meddling in Innsmouth affairs. Oj tam, oj tam, oj tam. It was my pleasure to inconvenience you, Marsh. Mm-hmm. After you've watched your copper friend here die, I'm coming after you. Chłopie, sam bym go wykończył. Shoot the screwy bastard! Hurry up, Jack! For Christ's sake, just shoot him! Damn it! Quickly, Jack! No time like the present! Hurry up, Jack! Dobra, chyba musimy go uratować. We're on a time limit here! Co ty nie powiesz? W ostatniej chwili. You have my full gratitude, Walters. You make a first-rate agent. Dziękuję, ale you got that stinking attitude. A lousy night of torture can really grate on a man's mood. If your aim was as sharp as your wit, then Marsh wouldn't have gotten away.
Your orders were to take him alive, not blow his brains out. That was before the crazy psychopath tried to kill me. Besides, he left his briefcase by the controls. There's probably enough evidence in there to sanction a full-scale raid. So I couldn't care less if you bring him back in small boxes. Just get the bastard. Briefcase Jacob Marsh was carrying. Koleś, powinieneś nas całować po stopach. Uratowaliśmy twoje dupsko. A ty wcześniej zabiłeś niewinnego agenta. O, jak się fajnie składa. Damn it. Marsh must have locked it behind him. Dobra, tam na dole gdzieś widziałem drzwi. So get a move on. O, jak ja cię nie lubię. Gdzie to? Aha, tam były. Szkoda, że nie możemy sobie zabrać tego złota trochę. Oczywiście nie w takiej postaci. Mi się nie podoba. Wow, wow. A wiecie co? Ja wrzucę się do zapisu gry, zapiszę sobie grę. Tak na wszelki wypadek. Jeszcze tam stoisz. Skocz sobie tutaj. Będzie z ciebie bardzo ładny złoty posąg. A zapis był... Gdzie był zapis? Aha, tutaj. Zapiszemy. Dobra. Zamkniemy drzwi sobie. Bardzo fajnie to wygląda, naprawdę bardzo fajnie. Twórcy włożyli bardzo dużo wysiłku w odwzorowanie tego wszystkiego. Dobra, włazimy. Tutaj są jakieś drzwi, ale jeszcze sprawdzimy tam odnogę. Oczywiście nic. Co tutaj mamy? Nothing of interest. Ja ci dam nic ciekawego. It won't open. Co to za dźwięki? Chemical storage, floor access. Hallo? Chemical storage, gold casting. O mój Boże. Tu możemy iść. Tu możemy iść. A coś przed nami jest. A może tutaj schody na górę? Dobra, sprawdźmy na razie, dokąd one prowadzą. Halo? No,
have to find another way around. O, czy coś idzie naszymi śladami? Najwidoczniej tak. Spokojnie, Jack. Mężnie stawimy czoła temu wszystkiemu. A, czyli tutaj mogę... Nie. Dobra, co brzmi przyjaźniej? Złoto. Kurczę, strasznie dużo tutaj jest korytarzy, korytarzyków. A tędy przyszliśmy. O mój Boże, tu jeszcze drabina na górę jest nawet, no proszę. Dobra, chociaż tutaj nie możemy iść, co mnie... No, możemy iść tutaj. Tutaj nie możemy się dostać. Tak więc na razie nie będę wchodził tutaj po drabinie. Chociaż czy coś się stanie, jak tam podejdę? Aha. Dobra, czyli teraz mamy tylko jedną drogę do tego magazynu z chemikaliami. Który jest naprawdę duży. Wow. O fuck, co to był za dźwięk? Dobra, na razie pójdę tutaj. Okej, tutaj nic. Tutaj po prostu droga się urywa. A to i tak trzeba zejść na dół. Dobra, nikogo nie mam. Aha, możemy iść tędy. Z zapisu gry oczywiście skorzystam. No. Chryste panie, dobra. Zobaczymy, co tutaj nas czeka. It won't budge. Czy coś tutaj jest? Skrzynka. Aha. Dobra, po prostu tak jakieś pomieszczenie. Dobra, Jack, szybko, szybko na górę. Nie ma czasu.
coś tu? Drabinka? Nie. Chyba sobie jaja robicie. Fuck! No teraz to tym bardziej tam nie zejdę. Czy to się odzywa ta bestia, która tutaj... Która gdzieś tutaj ponoć ma być? Jakiś szyb wentylacyjny. O Boże, za dużo tych możliwości. Dobra, tam nie ma po co iść. Boże, nie podobają mi się te dźwięki. Gdzie to nas zaprowadzi? Boże, no... Teraz pytanie, co było w tych kanałach? Dobra. Muszę się tam wrócić, muszę zobaczyć. A to zobaczymy się przed zejściem, bo nie chcę was męczyć łażeniem po jakichś, nie wiem, szybach wentylacyjnych, o. Więc za chwilę wracam. Dobra, jestem przed zejściem, więc powoli, tup. Nikogo tutaj nie ma chyba. Halo? Jakieś drzwi. O fuck! Coś definitywnie nas ściga. Oj. Kuku ziazi. Wake up, Mr. Walters! You fool! You've got no idea what to deal with. O ty draniu, ja ci dam atakować za pleców. I want you to witness the power of the Order of Dagon! Aya Dagon! Aya Hara! Jack, you're not looking so good. Don't worry, it'll all be over soon. I'm gonna kill you, you creepy bastard. 100% racji. Co to jest? Yes, of course you are. But let us wait till after you. Co to jest? To jest tam Oh, fuck. Jack. It's no use. It needs a new fuse. Oh, shit. Co ja tutaj mam robić? This looks like a reasonable hiding place. It won't budge. Halo, pomocy! Atakuje mnie coś takiego. O mój Boże! Jezu! Aha, oczywiście jesteśmy bezbronni. Jak ja się... No, jak ja mam się przedostać? Tam widzę jakieś schody na dół. Jezu. Dobra.
Albo się uda, albo się nie. Nie sądzę, aby dołem się można było przedostać. Dziwię się, że jeszcze Jack nie zwariował, naprawdę. Padaj. Jasny gwint. Którędy? Może środkiem? Jack, uspokój się. Tak, schowaj się tutaj, tak. Popatrz sobie na skrzyneczkę. Co ty mi powiesz? Kurczę, no jakoś... No, środkiem też się nie przedostanę, bo są te wielkie macki. O właśnie. Ała. Kurde. Dziadu pieruński. Jack umiera. No właśnie. Aha, jesteśmy tutaj. O Chryste Panie. Dobra. Ostatnia próba. Ale teraz my... Dobra. Idziemy zobaczyć, co się tam znajduje. Z tego miejsca się wróciłem. Nie z tego miejsca. Z którego miejsca się wróciłem? Aha, z szybu wentylacyjnego. Dobra, wrócę do wyzak, będę już po drugiej stronie. Okej, jestem już. Więc hops. O fuck. No to po prostu genialne. Dobra, widzimy się przed zejściem do kanałów. Okej, jestem już. Więc zejdźmy tutaj. Tak, już wiemy, że tam jesteś. Dobra, jak teraz nie uda mi się wykombinować, co mam zrobić z tym paskudztwem, to już kończę. No, myślałem, że zginęliśmy jakimś niewyjaśnionym sposobem. No to jak mówiłem, jak teraz nie uda mi się wykombinować, jak przejść koło tego draństwa, to skończę już nagrywanie na dzisiaj. Dobra, pałką w łeb. Dziękuję, dobranoc, do widzenia. Dobra, może uda się nam to jakoś przyspieszyć? Tak. O Boże... Dobra, musimy znaleźć bezpiecznik. Porozglądajmy się tutaj. Wejdź tutaj, Jack. Tutaj nie możemy się wydostać. Przez te okna też nie. Za każdym razem jak pójdziemy tam, to coś nam blokuje. Dobra, podejdź tutaj z tą macką. Jestem, halo. Cip. Też. Jezu. Dobra. No, Jack.
chciałbym go po prostu na dół zeskoczyć. Dobra, może nie od tej strony. Spadaj! No, Jack, dlaczego ty nie możesz... Czy... Nie, myślałem, że masz złamaną nogę. Dobra, uspokój się. Skrzyneczka nic ci nie zrobi, spokojnie. Oddychaj. Raz, dwa. Raz, dwa. O, właśnie, właśnie, właśnie. A może jak będę szedł powoli? Wydaje się to głupie, ale najwidoczniej to działa. Dobra, nie będziemy robić zbędnego hałasu. Ała, au, 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 ała, to boli, bolało, nie lubię cię, foch. Dobra, to jak mówiłem, ja odnalazłem sposób, ale tym potworkiem zajmiemy się dopiero w następnym odcinku. Ja wam bardzo wszystkim dziękuję serdecznie. Składnia pierwsza klasa. Dobra, tak więc... Potworkiem zajmujemy się dopiero w następnym odcinku. Dziękuję wszystkim za oglądanie. No i do usłyszenia. Na razie.